Witam się, witam serdecznie u mnie na parapecie i przychodzę do Was z obiecanymi rozsadami pomidorków. One, jak mówiłam, były wysiewane drugi raz. Niestety wszystko prawie padło. Lampy się nie sprawdziły, totalna klapa. Ale pomidorki myślę, że dają radę. Chociaż są słabsze egzemplarze, jak widać. Ale myślę, że coś się da z tych pomidorów wysadzić. Może niektóre odmiany z wysiewanych, niestety ich nie będzie. Tutaj jeszcze papryka, ale na pewno dla nas wystarczy. One są już dosyć ładne. Myślę, że lada moment będę je pikować. Na razie trochę tych prac jest, wiadomo, nie? Pozdaczane każde numerkami. Mają listki właściwe, jak widzicie, dosyć wysokie są. Także dają radę. Myślę, że jeszcze mają po prostu czas. Tutaj głównie są czerwono-owocowe w tej doniczce. Mam trzy takie doniczki. Tutaj jeszcze były dosiewane już poza wizją inne pomidorki z innych fajnych nowych odmian. Tutaj papryka, jak mówiłam. Teraz Wam pokażę. Tutaj są takie najbiedniejsze z dosiewu. Widzicie, niektóre wyglądają tak. To się mówi bieda z nędzą, ale są dosiane, jak widzicie. Mam nadzieję, że dadzą radę. Tutaj widać, im listki popadały. Tutaj jakiś też zdechlak. Także tak to wygląda. Tutaj coś też nieciekawego jest, widzicie? O, tak popadały te pomidory. Wszystkie tak wyglądały, wszystkie, dosłownie wszystkie z tych, co tutaj mam powysiewane. No z tych pomidorów by nic nie było, niestety. No bo tragedia, nie? Nie wiem, jak to się u innych sprawdza, ale u mnie się nie sprawdziło. Także dla nas na pewno starczy. No, niektóre odmiany, jak mówię, że na pewno zostały, poszły na straty, także może kilka odmian z tych wysiewanych nie będę miała, ale myślę, że te, na których mi najbardziej zależy, będą. Zobaczcie na przykład te Black Sherry. Czy będzie coś z tych pomidorów? Trudno powiedzieć. Może ze dwa krzaczki się uda uratować. No, takie biedne są, nie? One właśnie były z tych pierwszych wysiewów. W porównaniu do tych, zobaczcie, no to bieda z nędzą, nie? Były siane w połowie marca, a te chyba 29 czy 30 marca, no i jak ładnie sobie dają radę. Sobie tutaj stoją, bez żadnego doświetlania, że tak powiem, na parapetach. Jeszcze w dwóch doniczkach mam kilka pomidorków, które są na tym. Na drugim parapecie. Tutaj mam jeszcze takie papryki dosiane z drugiego siewu. Papryka czerwona i tutaj z tych kolorowych papryk. Też trzeba będzie je przepikować. Dużo roślin już mam po prostu. W szklarni papryk przepikowanych, ale jeszcze są również na drugim parapecie. Trzeba je będzie wynieść. I nie wiem, w ciągu tygodnia myślę, że już zechcę przesadzać te pomidorki. Pozwalniają mi się właśnie takie te doniczki. Będę sobie mogła w nie popikować. Ale z tych jestem akurat bardzo zadowolona, bo są piękne. Te chyba są najładniejsze, ale też myślę, że te dają radę. Jeszcze Wam później pokażę w tych dwóch doniczkach. Tam już mam kilka tylko. Z pięciu odmian koktajlówki, chyba dwie jakieś inne na drugim tym parapecie. No i tutaj jeszcze są takie koktajlówka, czerwona koktajlówka jakaś i żółta koktajlówka, no ten taki trochę słabszy, ale też już lada moment się przypikuje, także już tutaj liścienie po z tego porzucali, jak widać. I tutaj kilka tych
Dwa z jednej odmiany i dwa z innej odmiany. Też te dwa przysadzi. Tutaj właściwie trzeci taki mały. Także mam nadzieję, że te dadzą radę. Chociaż żeby była jedna sztuka na spróbowanie. I te i papryki dzisiaj idą już do szklarni. Każda znajdzie swoje miejsce, jak to się mówi, swoją doniczkę. To na tyle.